No cześć Byczku, dawno na kanale nie mieliśmy już tej serii Valorant News, wracamy. Wracamy, bo teraz dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, a mianowicie 2 czerwca mamy premierę, swoją drogą w mojej 18 urodziny. Riot potwierdził nową postać, mamy pokazaną kolejną postać. Sporo dowiedzieliśmy się, co działo się podczas tej całej bety, co naprawiono, ile ludzi zbanowano. Tak więc myślę, że najwyższy czas po prostu zacząć odcinek. Porozmawiajmy sobie o zamkniętej becie. Ogólnie powiem wam, co wam zostanie z tej bety, czy opłacało się w ogóle grać na Instagramie Valorantu. I tak korzystając z okazji, zapraszam na mojego Instagrama, Rafal_Bujno. Dostaliśmy takie fajne podsumowanie informacji, bo jak pamiętacie, Valorant na razie był tylko w zamkniętej becie. Główny powód, dlaczego Valorant był w becie, był po to, żeby naprawiać tą grę i sprawić, żeby była jeszcze lepsza. No i dzięki tej becie naprawiono aż 1254 bugi. To jest dość sporo, z czego aż 383 bugi to były bugi zraportowane przez graczy. Stworzono 17 dedykowanych center na świecie. Żeby nie było tak kolorowo, mieli 2400 crashy serwerów, dokładnie, ups. I generalnie ja uważam, że cały ten ich system antycheaterski, Vanguard i... No, szkoda gadać, to trzeba naprawić jeszcze. Mam nadzieję, że będzie lepiej tego 2 czerwca. Było 6 patchów, zbanowano aż 7700 cheaterów. I teraz ja wam powiem taką opinię od siebie. Według mnie to jest w ogóle dziwne, że zbanowali ich aż tyle, ponieważ to była dopiero beta i to w dodatku jeszcze zamknięta. Jeśli w zamkniętej becie pojawia się tyle cheaterów, to jestem ciekawy, co będzie na otwarciu. No ale mam nadzieję, że ogarniają. Zwłaszcza, że tak się chwalą, że ten ich Vanguard jest nie do złamania, a ten Vanguard to na razie łamie tylko nasze komputery, ponieważ spowalnia nam inne gry i tak dalej. W ogóle o Vanguardzie nagrałem film z poprzedniego Valorant News, na który was bardzo zapraszam. Generalnie hashtag Vanguard się, ja nienawidzę Vanguardu i dużo ludzi go nie lubi. Generalnie Riot pochwalił się, że w tą grę gra 3 miliony osób dziennie na świecie. Jest to naprawdę bardzo duża liczba. No więc szapoba, zwłaszcza właśnie, że przypominam, jest to tylko zamknięta beta. Żeby do niej się dostać, trzeba się trochę postarać, a nie tylko pobrać grę. Jak już jesteśmy na Instagramie, to kiedy wejdziemy na inne zdjęcie, możemy zobaczyć tą oto panią. I pewnie dużo ludzi zastanawia się, kto to jest, i jest to po prostu nowa postać, którą no Riot, jakby nie patrzeć, po prostu potwierdził, i ona już będzie na premierę 2 czerwca w mojej urodziny. W ogóle teraz hit, bo kiedy zacząłem montować ten filmik, to dopiero 40 minut temu na Facebooku pojawił się filmik, który prezentuje tą bohaterkę. Tak więc proszę o to ten filmik. To nasi wrogowie? Pójdzie jak po maśle. Daj mi swoje serce! Zadrżał ze strachu! Więcej! Więcej! Ślepnijcie! Wszyscy martwi, a ja wciąż głodny. No, sprawa wygląda dość ciekawie, więc na pewno czekam. Ale na tym nie kończą się niespodzianki. Riot pracuje nad postacią, która otrzyma rolę wsparcia, czyli Sage będzie miała konkurencję. Tutaj możecie sobie zobaczyć teaser tej postaci, czyli mianowicie chłopa, który o tym opowiada. I just think it's like, I don't think healing will be the identity, because I think we would make another healer. It's more like it. It's like, I don't think we'd make somebody better, but I think we'd make somebody competitive and be like, that's okay. No więc na pewno nie można narzekać na to, że w Valorancie w przyszłości nie pojawi się dużo postaci. Zresztą w LoLu mamy ponad 100 postaci, więc myślę, że Riot i tutaj ogarnie bazę. A że beta się skończyła, ponieważ premiera będzie 2 czerwca i teraz mają przerwę techniczną, nie możecie także już grać w Valoranta i nie możecie już zdobywać nagród, więc mam nadzieję, że mieście dużo więcej szczęścia niż ja i nie zabrakło wam 300 punktów doświadczenia, jak niestety mi. Nawet możecie też zobaczyć moją reakcję, ponieważ mam to nagrane. No i wy mi nie mówcie, że nie mam farta, no tyle zabrakło, no. Wyłączyli kolejkę mi. Zabrakło mi 300 PD. Przecież to jest żart. 300 kurwa PD. 300 PD. 300. 300 PD, kurwa. Na chuja w to grałem od 14. W ogóle był to dla mnie dość pechowy miesiąc, bo właśnie poza tym, że nie udało mi się zdobyć tej zasranej naszywki, to jeszcze złamałem palec.
ale o tym pogadamy sobie na innym odcinku, nie będę tutaj wam o tym opowiadał. Jak już powiedziałem przed chwilą, rzeczy, które mieście z tego kontraktu bety wam nie znikną, to jest chyba logiczne, ale wszystkie postępy, jakie odblokowaliście w postaciach, wszystkie rzeczy, jakie sobie kupiliście, to wszystko to zniknie, ponieważ Riot chce, żeby każdy zaczynał od takiego samego początku, tak nie inaczej, od takiego samego poziomu, co wszyscy. No i teraz ktoś może powiedzieć, hola, to skoro wydałem na tą grę już pieniądze, kupiłem sobie skin, no to co się teraz stanie? A nie stanie się nic strasznego, a powiem ci więcej, stanie się nawet całkiem spoko, ponieważ zwrócą ci te pieniądze, a mianowicie zwrócą ci wszystkie te punkty, które kupiłeś, którymi potem robiłeś te zakupy, i w dodatku będą one o 20% większe, w sensie dostaniesz to, co dostałeś, plus 20% tej kwoty, więc tak jakby dostaniesz jeszcze taki bonusik, będziesz mógł sobie coś kupić od nowego, może to, co kupiłeś, ci się nie podoba, teraz masz szansę to wymienić. Więc mam nadzieję, że spoko, mi by się na przykład to podobało, ale ja na przykład jeszcze nie wydałem na tą grę ani złotówki. A kto wie, może kiedyś to się zmieni, na razie nie czułem takiej potrzeby. No i to wszystko, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że dowiedziecie się czegoś nowego. Ja już się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie dzwona koniecznie, jeśli chcecie poznawać, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Mówił Bujno, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!